Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shira, witam was w nowej serii z Miniland Adventure. Kochani, z pewnością wiele osób z was zna grę o nazwie Forager. I tutaj Miniland jest również bardzo podobną grą w tej samej stylistyce, przynajmniej tak mi się wydaje z tego co widziałem po gameplayach i opisie gry. Nie grałem w nią jeszcze, aczkolwiek jeżeli chodzi o Foragera, spędziłem masę czasu, naprawdę masę czasu. Nawet w tej chwili na Switchu napierdziałem Foragera, chociaż jest paskudnie zrobiony. Ale naprawdę lubię piaskownicy właśnie tego typu, że to my kształtujemy naszą wyspę, ewentualnie nasz świat, tak jak właśnie Minecraft, Terraria i po prostu coś w tym jest, że uwielbiam wszystko robić po swojemu. Że to ja decyduję tak jak to ma wyglądać i jak ma działać. Dlatego stwierdziłem, że teraz będę wam troszeczkę pokazał nowości. Miniland Adventure jest chyba w tej chwili jeszcze w Early Accessie, czy nie? Nie. On już jest chyba, tak, zrelejsowany, więc 10 kwietnia został już zrelejsowany. Ja sobie teraz tutaj patrzę na okienku. No i mamy oczywiście dostępne języki, dużo języków mamy dostępnych, bo aż 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 języków, w tym polski, angielski ma pełen dźwięk. Widzę, że niedługo będą jakieś nowsze update'y, ale aby nie przedłużać zbytnio. W ogóle jeszcze gdzie jest wydawca? Wydawca jest Game Parik, okej. Okay. Playway, przepraszam. Więc zobaczmy sobie, co Miniland ma nam do przedstawienia. Zobaczmy, co jest w poradniku może najpierw. Jak w Minecrafcie. Okej, okay, czyli tak, w WASD sobie standardowo chodzimy. Poruszaj się za pomocą WASD i rozglądaj się za pomocą myszy. I takie podstawowe rzeczy. Rozszerzanie świata. Wow, ale dziwne chodzenie. Pragnienie i głód. Ja tu mogę, mogę prawie wszystkim już sobie to otwierać. Brokuły oraz gotowane mięso kozie. Uważaj na pragnienie i głód, kiedy spadną do zera, zaczniesz tracić zdrowie. Pij przygotowaną wodę z morza i jest gotowane jedzenie lub warzywa. Kubek słodkiej wody, kubek, a słonej, przepraszam, nie słodki węgiel, kubek wody. Dobra, ale wiecie co, może nie będziemy sobie tutaj, to jest wytapianie, nie będziemy sobie tutaj zbytnio psuć niespodzianki, bo to mamy rzemiosło i tym podobne. Interakcja z przedmiotami, to nie, gobliny, podziemie i nie wiadomo co jeszcze. Dobra, wróćmy do menu, zagrajmy sobie, nazwa naszego świata oczywiście spółki Shiro, przetrwanie. Tryb normalny, usz i zagraj. Wow, ostry kamień. Kamienna konewka, no ciekawe jak może być kamienna konewka, ale okej. No i dobra. Może jednak ten tutorial nie był wcale taki zły. Pod spacją mamy jakieś karty, rozumiem, tak? Możemy sobie kształtować teren tak jak my chcemy. Co to jest? Jakiś kamyczek? Dobra, na razie tyle starczy. Lewym sobie to wszystko rozwalamy. Okej, okay, trzy kamyczki. Naprawdę bardzo mi Foragera przypomina, chociaż Forager wydaje się takim bardziej dynamicznym tym wszystkim. Rzutkiweczka. Ja wiem, czy się w ogóle spawnują te przedmioty. Czy może jednak w przeciwieństwie do Foragera, gdzie mieliśmy automatyczne to wszystko, tutaj jednak musimy sobie sami zaplanować. Dobra, gdzie jest crafting? Pod tałem jest crafting. Standardowa deska, ciemna deska, kijki, patyczki, tworzenie ręczne w ogóle. Stół warsztatowy. Możemy zrobić sobie dechy. Potrzebujemy trzech. Aha, je jak w Minecrafcie. Dobra, zrobimy sobie to w ten sposób. Pozwala tworzyć bardziej złożone przedmioty. O, wyrzuciłem to chyba.
Pod tym nie mamy. Q się wyrzuca. RT, sterowanie. Rozszerzanie świata. Każdego ranka będziesz mógł wybrać typ biomu, który chcesz otrzymać. Możesz go umieścić w swoim świecie. Nowo umieszczone biomy należy umieścić obok już istniejących. Nie musisz od razu układać płytek. Jeśli nie chcesz, za każdym razem, gdy wejdziesz w tryb edycji świata, będą na ciebie czekać nawet po wielu porankach. Świetnie. Otwieraj ekwipunek używając tab, a poradnik książkowy używając T. Aby się osiągnięcia, to nas nie interesuje. Q. Możemy odłożyć. Shift plus lewe. Aha. Tryb edycji świata spacja. C. Jeśli wybrałeś typ kreatywny, możesz nacisnąć C, aby wybrać i otrzymać nowe biomy bez czekania na poranek. Czas i potwory. Dzień to idealny czas na rolnictwo, zbieranie surowców, budowanie i tym podobne, ale noc to czas, kiedy pojawiają się potwory i powinieneś się przed nimi ukryć lub z nimi walczyć, lub spać. Potwory nie pojawiają się w pobliżu światła ani na podłogach, więc przygotuj przytulny domek na noc. Dobra. Zbieranie surowcy. Tworzenie i wytapianie. Więc nie mamy. Rolnictwo, gobliny. Na świecie czasami pojawiają się gobliny, mają różne profesje, o czym świadczą ich kapelusze. Pójdą za tobą, jeśli nie będą miały gdzie spać. A jeśli zrobisz im specjalne łóżko, goblina pozostaną w jego pobliżu i oznaczą obszar wokół niego jako swoją przestrzeń. Normalne łóżko to nie to samo, co łóżko goblina. Sprawdź, co lubią i stwórz dla nich wyjątkowy pokój, aby podnieść poziom ich zadowolenia. Im wyższy poziom zadowolenia, tym więcej ofert handlowych odblokujesz dzięki lepszym przedmiotom. Niektóre przedmioty sprzedawane przez gobliny są ekskluzywne i nie można ich zdobyć w żaden inny sposób. No dobra, tylko tak, wszystko pięknie, ładnie. To jest, rozumiem, że spawny. Jak postawić przedmiot? To jest śmietnik. No i... wiem. To jest inwentory, okej. Dobrze wiedzieć. Dobra, mamy achievement, I can craft more. Place a workbench. Tworzenie, drabina. Skrzynia. Stół narzędziowy, stół stolarski. Od razu sobie zrobimy stół narzędziowy, myślę. Bla, 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 bla. Więcej. I mamy stół narzędziowy. Stolarski stół meblowy. Piec, 12. To za chwilę. I'm tired of sharp stone. Place a tool table. Okej. Okay. No i mamy kamienną siekierę, kamienny kilof. No to kilofik leci, bo naprawdę ciężko się kopie tym. 8 walnięć, a zobaczymy jak kamieniem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Czy ja wiem, że tak super lepiej? Lału nie ma dupy, nie urywa. W ogóle zobaczcie, jaka zżynka z Minecrafta, naprawdę. Już mogli sobie coś innego wymyślić, nie wiem, jakieś warzywka czy coś. Ale tu już zrżnęli totalnie. Znaczy, nie mówię, że to jakoś super źle, no ale ja bym się wkurzył osobiście. Ja bym się osobiście wkurzył. To ma wytrzymałość, patrzcie. O nie. O nie, oh no. Byłem patyków. Kamienna siekierka. W ogóle zróbmy sobie to w ten sposób. Kilof, siekiera. Miecz i łopata. Nie wiem, co daje łopata, więc sobie... Oczywiście ją też zrobimy. I mieczyk. Wow. To była łopata przecież, ej. A to włócznik. Jak ja przeczytałem, że łopata? Przecież to jest jak był napisane kamienna włócznia. Pyk. Ej, ale fajne. Da się na wodę? Da się na wodę, trzeba uważać. Trzeba uważać. Kochani moi, trzeba uważać. Dobra. Mamy żołędzia przy okazji. Ej, bardzo przyjemnie się w to gra. Przynajmniej na razie. Może trochę tych owieczek pucharatamy. Wełna i surowa baranina. Mogła się nie pchać mi pod nóż. Mogła się nie pchać pod nóż.
Pod miecz, nie pod nóż, Shiro. Pod miecz. Dobra. Ogólmy trochę tą wyspę. Woda standardowa. To była jakaś niestandardowa? Pod tabem. Nie. Ej, ja to chciałem wypić. Co to się stanęło tu? Nie można tu postawić, co? Prawie mi się je. Dobra. Ja to postawiłem, posiałem. Dobrze wiedzieć. Ale tak, widzę, że jednak tutaj się nie spełnują żadne surowce. To, co nam się tutaj pojawi, to już tyle, to już jest. Ale faktycznie widzę, że możemy sobie kształtować ten świat w taki sposób, jaki sobie wymarzymy. Czyli możemy sobie na przykład tutaj zrobić nas, zaraz możemy sobie zrobić jakiś biom pustynny, czy coś w tym stylu. Fajne. Bardzo ciekawe. I w sumie inspirowane Foragerem, ale niezupełnie, bo Forager troszeczkę na czymś innym polega. Myślę, że te owce przynajmniej dwie sobie zostawimy, żeby były, ale reszta myślę, że nie jest potrzebna. No bo jakby nie patrzeć, w Foragerze chodzi o to, żeby cały czas, wiecie, automatyka i tak dalej, żeby non-stop coś się działo. Żeby te surowce non-stop były zbierane, no bo te surowce się pojawiają. Tutaj zaś po prostu kształtujemy swój teren i tyle. I te wyspy są, z tego co widzę, generowane i generowane, więc nie mamy tam określonego schematu jak w Foragerze. To zawsze moim zdaniem było wielkim minusem Foragera, że te mapy są statyczne. Czyli zawsze jak gramy od początku, to już wiemy, gdzie na przykład do jakiegoś NPC-ta dojść, ewentualnie to jest nam w poszczególnych lokacjach potrzebne. A tutaj widzę, że możemy zrobić to po swojemu. Tak jak nam się podoba, tak będziemy mieć. Dobra. Dobra, niech to będzie tak. Zróbmy sobie to w ten sposób. Myślę, że możemy sobie tu jeszcze postawić tak. I dużo kamienia. No i dobra. Dobra. Kubek. Możemy sobie zrobić kubeczek. Jeszcze jeden. Bo to jest kubek... A pusty kubek. To jest pusty kubek. No to nie musimy robić kubka. Możemy sobie to zrobić to w ten sposób. Czy ty to wypiłeś, baranie? No. Nie? Głód tam spada, ale rośnie woda. Ciekawe. I to musi być chyba przygotowana woda. Dobra, ale tak, chcieliśmy sobie zrobić piec oraz drabinę. Drabinę i możemy zrobić portal, bomba, latarnia z dyni, pułapka z lawy, tryskacz, no to brzmi ciekawie, lina, do klodu, siodło, dystrybutor wody. Piec zrobiłem? Ja już nie wiem. Pędza wełniana. I możemy zrobić inne w teorii. I kamień też możemy. Ostry cień mgły również. O. Potrzebujemy 8 patyków. Nie wiem, co ta drabina robi, ale zobaczmy, co robi. Zobaczmy, co robi. No testujemy, kochani. O. O. It's dark here. Visit the underground. Świetnie. I rozumiem, to jest jakaś obwodnica? Nie. Na szczęście nie, ale nie wiem, co tu się w ogóle dzieje. Węgiel i kamień. Kryształ. A, kryształowy odłamek. Nie wiem, co tu jest. Ale kamienia już nam raczej nie zabraknie. Kurcz, miałeś to tłust bardziej. Bierz te kryształy. O, tu widzę coś nowego. I węgiel chyba po lewej. Odblokowano błyszczący, shiny. Mine Ruby.
Jakiś kryształ nam wydropił. Rudacyny. Węgiel, Rudacyny, rubin. Materiał używany do wytwarzania narzędzi. Dobra. Trochę nam to wydropiło. Rozumiem, że to jest miedź, tak? Ruda miedzi, tak. Dobra, ale wyjdźmy stąd, bo tak i tak Gucio widzimy. Gucio widzimy, a przydałoby się ten piec wytworzyć. Ale ja jestem burak cukrowy. Jezusiu. Ale wy to musieliście krzyczeć. O. Pyk, pyk i posiane. Nieposionym, cholera, no. Nieposionym. Mamy piec. Raczej właśnie go stworzymy. Pyk. Oblokowano czas na wytapianie. Place of Renaissance. I tak. Możemy sobie wytopić węgiel. Kubeczek wody, wiadro wody. Gotowana baraninka. Jajeczko, gotowany gulasz, bałcyna. I miedziucha. Dziewczyny robią brąz, pamiętajcie. Ale brązu nam chyba teraz nie trzeba, bo i tak brązu nie mamy. Nie? Rozumiem, że tak. To jest potrzebne. Tu? Nie tu? A, ogień. Okej. Weź se na maksa. Zbieranie potworów na dzień... Co? What? Nie wiem, co tu się od Janie pawliło. Mało materiałów. Nie wiem, co tu się dzieje, ale okej. Muzyka nam się skończyła. Nie wiem, czy to dobrze. Nie wiem, czy to dobrze. Wraz czego będziemy wojować, nie? Chyba. Mam nadzieję, że wiele tych potworów tu nie będzie. O, coś się wytopiło chyba. Dobra, 4 miedzi. Twarde materiały odblokowano. Wow. Wow, wow, wow. Więcej cyny. Fajnie, że można sobie tak klikać tutaj. Dobra, coś z tego kryształu możemy zrobić. Z rubinów można. O kurde, ile to kosztuje? Kamienne. Wszystko miedziane, cynowane. Lasso, nożyce. Obsydian. No to tak... Cyny nie wiem, co można zrobić. Przynajmniej... A, mieszanka miedzi i cyny. Nadal nie rozumiem, co z tego można zrobić. Pochodnia. Trochę węgla trzeba. Oj, muzyka się odpaliła. No musimy definitywnie na kilof sobie uzbierać. Bo trochę lipa bez tego kilofa. No i węgiel. Próbujemy węgla. Próbujemy sobie sporo rozświetlić tutaj. No przy okazji akurat zebraliśmy sobie. Oj, muzyka się znowu pojawiła. Już mi się tu przykro robiło. Desek. Trochę tego i na drzewo. Straszą mnie cholery jednak, nie wiem. Nie da się tego zrobić? Żołądź i żołądź. Żołądź i żołądź. Ale tak, chciałem sobie zrobić pochodnie. Teraz widzę w ciemno. Myśl pochodnie. Ło. Ale mi to się rozświetliło ładnie. No chociaż tak dużo to nie dało, powiem wam osobiście. Widzę miedziuchę. Powoli mi się chyba kilof kończy.
Powoli mi się chyba kilof kończy. Wiedziałem. Czemu to się nie kończy? Ruda miedziuchy. To wytapiamy dalej. Cyny już mamy. Daj tam nie miedzi. Tyle dobrze, to na miarę się szybko wytapia. W miarę się tak wytapia jeszcze. Stolarski. Tego jeszcze też chyba nie mamy. No to już. Czas na budowę domu. Ojej. No za dużo tego nie ma. Kamienna podłoga. Trochę podłóg. Trochę ścian. Takie standardy, nie? Nie za dużo, nie za mało. W sam raz. Dobra, możemy zrobić sobie miedziany kilofik. No i właśnie go zróbmy. I rozumiem, że ten kamyczek jest po to, żebyśmy po prostu mieli czym w razie czego kopać, jakby nam się pokończyły wszystkie rzeczy. Trochę szybciej. Ale nie jakoś super szybko. Musimy mieć ogarnąć. Ja muszę tutaj wybudować... O, coś widzę. Coś tam jest. Może mnie nie zje, jak myślicie? O kurde, może mnie zje. Nie wiem, co to jest. Chcę się tam dostać, ale muszę to rozświetlić. Trochę więcej miedzi. Trochę więcej miedzi, daj tam mi mieć. Ja chyba nie mam miejsca w ogóle. Oczywiście, że nie. Miedź się nie łapie. Oh no. Oczywiście, że nie. Ej, no tak być nie może. Dobra, ruda miedziuchy się złapała, ale kamyczki się nie złapały. Potrzebuję zrobić skrzynkę. Skrzynia, jest. Trochę tego pierdzielnika nam się za dużo zrobiło. Nie ma miejsca w inwentory. W ekwipunku. Dobra, mug mi się nie przyda. Konewka też mi się nie przyda. Ruda miedzi to się przyda, ale za chwilę to nam się nie przyda. Wełna nam się nie przyda. Rudę cyny też nie, chociaż bardziej wolałbym ją wytopić. 32, dobra, kamień też zostawimy. Zresztą wszystko możemy zostawić, tylko zostawić sobie takie bardziej potrzebne te rzeczy. Hop. O nie! Czekajcie, co ja robię? 4. I potrzebujemy torczy. Torczy potrzebujemy. Miedziuchy sobie możemy tu odłożyć. To w sumie też. Mamy te podstawy i tyle. Dobra, mamy torcze, więc możemy sobie jeszcze bardziej proświetlać tutaj nasz dungeon. Ciekaw, co jest tutaj dalej. Nie można tu postawić, to mnie raczej nie cieszy. Ale dobra, sprawdźmy tego pająka, dziada jednego. Ale. O kurde! Nie spodziewałem się, że on wybucha. Tego się nie spodziewałem. Jakieś grzyby. Kolejny rubin. No i rozumiem, że tutaj tylko jeden był. I to jest cały dungeon. Albo nie. Może to, co odblokujemy sobie na górze, to nam się pojawia i tutaj. To by miało sens. To by miało sens. Jeszcze jest jeden taki sens, że ja mogę zrobić sobie kolejne schodki w dół.
Ale to trzeba zobaczyć, trzeba sprawdzić to. Ciekawie, ciekawie. Dobra. No tak, bo tu nic nie ma już. Trochę miedzi jeszcze. Ale te kilofy są dosyć, że tak powiem, no nie są zbyt wytrzymałe, o tak. Trochę węgla, no i tu już nic nie ma. Tak, to co odblokujemy sobie na górze, to i sobie odblokujemy na dole. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Możemy sobie włożyć. Dobra, tylko my nie mamy teraz jak sobie dalej tego ciągnąć pod to. Trochę miedzi nam teraz wpadło przynajmniej. Teraz już nas stać na kilo, więc nie jest źle. Nie jest źle. Możemy dalej sobie tworzyć rzeczy. No właśnie. Pytanie tylko, czy te surowce, które teraz mamy, no są jakby nie patrzeć skończone, prawda? I rzeczy jak drewno możemy posadzić, ale na przykład rzeczy typu kamień już nie. Rzeczy typu kamień już niestety nie. Pary się dalej. Zaraz w teorii również powinniśmy dostać nowe zabawki. I musimy chyba też zacząć sobie w końcu robić żywność. Bo z rzutkiewek się już wyrąbaliśmy. Następne nowe karty, dziękuję. Dzień drugi. Co my tam mamy? Wybierz biom. Jest sawanna jakaś. O, to jest ciekawe. Pewno sobie to wybiorę. Już? Powiedziałem o sawannie i od razu nam też wypadło sawannę. Wow. Strusie. El strusio. I zobaczmy, czy moje myśli są prawidłowe. Tak, moje myśli są prawidłowe. I powiem wam szczerze, że... Ciuma mnie tłucze! Ciuma, ona nie tłucze, dobra. Coś wyleciało z niej? Nie. Kłamstwo. Substancja wybuchowa. Picie niewskazane, płyn wybuchowy. You don't say. You don't say. Pieskowiec. I trochę węgla. Co my tu dalej mamy? Mogę pochodnie zrobić, o. Dobra. Kurwa, czy ty zjadłeś grzyba? Nawet nie wiedzieliśmy, czy jest ten grzyb jadalny, czy jest niejadalny. On go po prostu zjadł. Oj. Ciężki typ. Ciężki typ. Dobra, ale wiemy już, jak wyglądają dungeony. To też spoko. Tu jeszcze możemy się spróbować przekopać. Może jakieś surowce są również na dole. O, coś tam widziałem. Kości. Co dają kości? A, po prostu kości dają, no kurde, kości. Kości dają kości. Ale mamy piaskowiec, tylko pewnie piaskowiec jest do struktur. Piaskowiec zaiste jest do struktur. Dobra, jak tam? To jest jakiś typ pewnie czerwonego drewna, co? Tak obstawiam. Woda ciemna, nasiona klonu. O tyle dobrze, że możemy sobie bez problemu sadzić te drzewa jak chcemy. Chyba. Chyba jak chcemy. Zasiejmy sobie trochę tego. O, my to jeść możemy.
postawić. Już nie gadaj. Niech se rosną. Niech se rosną. Dobra. Zobaczymy, w ile urosną te drzewka. Co ja z tym zrobiłem? A tu jest 7. Ty lepiej owca stamtąd uciekaj. Ty owca stamtąd uciekaj. No dobra, myślę, że pierwszy domek, o ile to domkiem będzie można nazwać, zrobimy sobie właśnie na tym. Sklony są. Na tym biomie. Taki kwadracik myślę, że będzie spoko. Oh no! Anyway. Może nie anyway jednak. Pogubiłem się znów. Dobra, bierzemy siekierkę, która nam się zepsuła. Nie będę na razie kombinował w stronę miedzi, jeżeli chodzi o te siekierki, bo to nie ma sensu. Bo to nie ma sensu i to żadnego. Myślę, że jeszcze spróbujemy sobie zrobić domek. W międzyczasie. Co to jest? A liście, po prostu liście. Po prostu liście. Nasiona klonu nam tu dropią, ale... Ale czy ja te nasiona klonu chcę? Musimy teraz się bardziej do góry rozwinąć. Dobra. No i kłody ciemne. Pytanie jest, z czego ja chcę zrobić chatkę? Chatkę po chatkę. Zaraz zobaczymy sobie, czego mamy więcej. Czego mamy więcej? No i ta woda. Musimy w tą wodę zacząć inwestować. Mamy 3 tylko i wyłącznie. Ostatnie kropelki nawodnienia. Nasiona klonu, no nie jest źle. Rozbijam tutaj mniej więcej. O, i elegancko. Dobra. Tworzenie. Potrzebujemy desek. Tylko mamy 20 kłody standardowej. 20 kłody standardowej. W okazji może tą cynę sobie przetop. Okej. Okay. Dziuchę możemy sobie tu włożyć. Kamyczki na razie chyba też. 3 rubinki mamy. Piaskowce od cholery. Wow. Dobra, no kamyczków mamy trochę. A nie, tej kłody mamy więcej. Ej. 46. Śmiało. Dobra. Na razie to. Oj, niedużo tej ciemnej ściany wyszło. Naprawdę niedużo. Chciałem, że sobie zrobię takie większe tutaj, ale chyba nie damy rady. Chociaż może. Nie, nie ma opcji. Nie ma opcji. Musiałbym jeszcze to zepsuć. Pewnie nam... A, tylko jedną kłodę nam daje z tego, okej. Okay. Przynajmniej dobrze, że ta jedna kłoda jeszcze jest. Dobrze, że ta jedna kłoda jest. Tak możemy to przetworzyć na maksa. Tu 14, no wyszło, no może? Ej, ale nie! Raz, dwa. Ej, a to może jednak źle nie zrobiłem. Trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To już tu powinno być. Ale za dużo zrobiłem.
Leży taki kwadracik. Opa. Drewniane drzwi. No i niestety, ale tutaj wyjdzie nam drewniana podłoga standardowa. O Jezu, jakie to jest drogie. Jakie to jest drogie. No maksa. Opa. Oj, mamy piękne drzwiczki. No dobra, jednak nie jest drogie. Ej, nawet brzydko nie wyszło. Brakło nam jednej podłogi. To się da zrobić, to się da zrobić. Ops. I pyk. A takie rzeczy jak na przykład łóżko, czy da się tu u Państwa zrobić? Gdzieś tu? Nie. Stół meblowy. Tego potrzebujemy. Stołu meblowego chyba jeszcze nie mamy. Mamy stolarski, narzędziowy. Pewnie nie ma? Nie ma. Czas na umeblowanie. Łóżko. Ojej. Może nawet nas będzie stać, tylko 6 włóczek. To nie jest mało. Ojej. A jak was bridować? No i ładnie. No i ładnie. Zróbmy, o, jeszcze w ten sposób. Lepiej odejść, bo cię walnę. Nie chcesz tego, wierz mi. Dobra. Da się to w ten sposób, czy nie? Aha, da się, ale nie w taki to myślałem. Nie w taki, co myślałem. Dobra, stół warsztatowy. Kurde, to jakieś mało miejsca się robi. Żeby to teraz muszę zabrać. Stół stolarski, stół meblowy. No jeszcze pieca nie ma. Ja pierdzielę. Z tego korzystać będę mógł. Dobra. I tak. Ojej, tylko moje żarełko zaraz tutaj siądzie. Moje żarełko siądzie, dobra. Sprężamy się. To od cholery kłody jest. Ojej, dobra. Zapomniałem o tym. W skrzynce było. Shiro w skrzynce było. Ej, nie odzyskaliśmy tej skrzynki. Chyba nie odzyskaliśmy tej skrzynki. Zbieranie potworów na dzień czwarty. Nie rozumiem co, ale zaczynam się martwić. To czy cztery? O Jezu. O jest. Ja chcę wziąć nie to, co trzeba. No bez jej. No bez jej. Naprawdę, jeszcze wełna. No, przestań. Zaraz się wykończę z wami, naprawdę. Ja mogę w końcu tą skrzynkę zabrać, a nie rzeczy? No, dziękuję. No, dziękuję. Dobra. Drewno, wszystkie
wargały. Na razie wszystko można wrzucić, to nie przeszkadza. I zbierzmy ten pierdzielnik. Dobra. Trzeba podać te rzodkiewki. Tego widzę, że nie muszę. Dobra, tylko tak jedzonka w ogóle nie mamy już. Nic a nic. Nie powiem, że martwi mnie to troszeczkę, no. Teraz sobie zrobimy więcej. 5 kłód. Gotowana baraninka. Ogień idzie na 3. No bardziej się opłaca. Jedna kłoda daje 3. Tutaj 3 trzeba na węgiel. Daje 6. I tak musimy sobie jedną dać. Jedną musimy i tak dać. I teraz mając węgiel, możemy go dodać i zrobić więcej węgla. Sens i logika. Sens i logika. Dobra. No i baraninka leci. Teraz potrzebujemy jeszcze wody. Trzeba wziąć kubeczek. Kubek słonej wody. Teraz go będziemy przetapiać. Pobieranie składników. Achievement. U, jak sporo dodaje. Czemu mam owce w chacie? Kogoś tu chyba porąbało. Kogoś tu chyba porąbało. Dobra, kubek wody, lecisz. No i pijemy. No też za dużo to nie dało. A lepiej tyle niż nic. W szczególności, że z naszym nawodnieniem to tak średnio. No jeszcze bym chciał przespać tą noc, tylko potrzebuję 6 włóczek, to jest dużo. No nie będzie tyle. 4 to ledwo. Żeby zrobić nożyce. Trzeba 2 cyny, ej, możemy to zrobić. Jest cyna, tu jest cyna. Nożyce, shearsy mamy już, pięknie. O! Ogolona owca, odblokowana achievementa. Żeby się nie da obciąć? Nie da się. Dobra owca, wypadł. Znaczy nawet zostawię tu otwarte, żeby nie było. Mamy 6, mamy 6, dobra. Uda nam się nawet łóżko zrobić, wow. Wiesz, całe drewno, jakie tam ci zostało. Mamy łóżko. To jeszcze na sam koniec przynajmniej zobaczycie, jak wygląda łóżko. To było szybkie. To było szybkie. Nie błetaj mi tutaj. Ej, kubek jest jednorazowy, czy mi się dobrze wydaje? Nie. Zawijam go tu po prostu. I od razu świat ożył. Halo! O Jezu. Dobra, to jest podstawowe, rozumiem. Wybierz biom. Ja bym chciał jeszcze ten zwykły. Jesteśmy od razu zimowy. Bo nie rozumiem, jak to działa. Goblin! Goblinek. Goblinek. Chodź tu, goblinek. Kim ty jesteś?
Odkrywca, zadowolenie. Moneta. Niezbędne do jazdy na alpakach, ale alpak nie mamy. Szybkości za 2 złote monety, no lipa. Dobra, ale moi drodzy, jakbyście chcieli zobaczyć więcej, chcielibyście, może nawet serię z Miniland Adventure. Miniland Adventure, tak, to dobrze chyba. Mniejsza. To oczywiście piszcie komentarze, lajkujcie, no i... Napiszcie komentarze, już to mówiłem? Nie pamiętam, mniejsza. Tak czy inaczej, dzięki wielkie, jeszcze raz trzymajcie się. No i hej, hej.